Dzień doberek, moi drodzy. W ten weekend, słuchajcie, rozpoczynamy nasze rodzinne tournée. Mieszkanie już można powiedzieć, że jest gotowe. A jak było, tak wiecie, w trakcie procesu, to nie bardzo chciałam zapraszać moją rodzinkę, która jednak troszeczkę musi do mnie jechać, żeby jeździli. O, dziękuję, Andrzejku. Andrzejek mi światło poprawił, żeby było lepsze. Brawo dla Andrzejka. Nie chciałam, słuchajcie, tej mojej biednej rodzinki ciągać w połowie tego procesu. No a teraz już to mieszkanie jakoś tam sensownie wygląda, tak sądzę. Pojawiły się, słuchajcie, nowości u nas na chacie, czyli właśnie karnisze. Poczekajcie, może je wam pokażę. Tu jest karnisz. On oczywiście jeszcze nie jest tak ostatecznie. Nawet widać, chyba na nim są nalepki. I w ogóle te rurki, na nich jest jeszcze folia. Pojawił się karnisz w salonie, karnisz w kolorze złotym. Pojawił się też karnisz w tej mniejszej sypialni, ale on wygląda tak samo jak karnisz, który jest jakby w naszej sypialni. Więc tam się za nic takiego się, wiecie, jakiegoś innego nie pojawiło. Tak, jest to po prostu szyna pod sufitem. Tata pomógł Andrzejowi to zamontować. No i tak właśnie jakby te kroki, te szlify ostatnie, no to wszystko dlatego, że chciałabym, żeby to mieszkanie wyglądało jak najfajniej na ten pierwszy weekend. No niestety nie będzie jeszcze wszędzie zasłonek i firanek. Trudno, ale postaram się nadrobić atmosferę taką przytulną innymi gadżetami. No i właśnie mam tutaj cały stół wywalony gratami różnymi, które kupiłam. Miały być to graty jesienne. Sporo gratów już jest w klimacie Bożego Narodzenia. Ale to poczekajcie, może obrócę kamerę i zaraz do was wracam. Wczoraj po pracy, słuchajcie, zrobiłam napad na kilka sklepów. Na Pepco, na Sinsaya i na Action. I ilekroć mam tak, że coś mi się gdzieś podoba i nie kupię tego od razu, to potem się to kończy tak, że jak jadę w końcu po to, to już tego nie ma. I muszę się nauczyć tego, że jeżeli coś chcę, to mam to kupić i ewentualnie potem, wiecie, w domu przespać się z tym zakupem, bo zawsze w razie czego można to zwrócić. No i nie udało mi się kupić tacy, którą chciałabym, żeby stała na stole. Chciałabym, żeby to była, wiecie, taka klasyczna złota taca z lustrem na dole, żeby to było coś takiego dekoracyjnego. Jeszcze dzisiaj będę jeździć z naszą sąsiadką i czegoś takiego szukać. No i dobra, od czego zaczniemy? Może od tych kubków. Ja ogólnie kupiłam te kubki 4, ale jeden z nich będę musiała podjechać do sklepu i wymienić, bo ma po prostu skazę. Wzięłam 2 takie kubeczki z samochodzikiem i 2 takie w jemiołkę, można powiedzieć, ale to nie jest jemioła, bo jemioła jest biała. Co to jest to czerwone, Andrzeju? Świąteczne takie. To się inaczej nazywa. Co? O, jak są takie te listki i mają takie czerwone groszki, to co to jest? Bo to nie jest jemioła. Jemioła jest biała. No dobra, nieważne. Wzięłam 2 kubki takie i 2 takie, ale właśnie ten jeden jest do wymianki. Stoi tam przygotowany już przy wyjściu razem z paragonem. W klimacie świątecznym pojawiły się też kubki z... A, jakby co, to te kubki kosztowały chyba po 13 zł za jeden. Albo 14. Te w Pepco były za 12 zł. I wzięłam je sobie 4. Tak jak widzicie, takie domki, biało-złoty jest ten kubeczek. Uważam, że pięknie się prezentuje. No nie nadaje się przez to, że jest złoty do mycia do zmywarki, ale Andrzej mówi, że on to by się tam specjalnie nie przejmował. Ja nie wiem, czy chciałabym je myć, więc kto wie, czy nie będę stała i myła ich ręcznie. Do kompletu z tymi kubeczkami, które się kupuje na sztuki, kupiłam taki 4-pak. Ile on kosztował? Wiemy? Złotówki, 25 zł. Kupiłam taki czteropak, w którym są
szklaneczki do espresso i dwie szklaneczki są tylko w takie, jakby wiecie, gwiazdeczki, a dwie są z takim tym motywem, jak te duże szklanki. Mega mi się ten zestaw podoba. W Pepco wzięłam też coś takiego, to jest, słuchajcie, takie, to są takie nożyczki do przycinania knota, bo zwykłymi jest czasem niestety niewygodnie. Wzięłam też sobie taką podkładkę, nie wiem co to za ptaszek, z jaskółeczką mi się kojarzy. I chciałabym sobie to postawić, wiecie, przy łóżku, żebym mogła moje pierścionki, jakie odkładam wieczorem, nie kłaść po prostu na szafkę, tylko żeby coś takiego ładnego, ozdobnego mi stało. Wzięłam jeszcze taką misę. Zaraz się zastanowię, czy jej też nie zwrócę, bo będę musiała jechać do Pepco oddać. Zaraz wam pokażę, co takiego. Bo zastanawiałam się, czy ona by nie była lepsza na konsolkę. Nie, za mała. Za mała? Czy nie, w sumie tam jest głębsza. No. I właśnie chodzi o to, że jest biało-złota i może dzięki temu, że jest głębsza, to ten bałagan, który tam jest, nie będzie się może dobrze rzucał w oczy? Czy będzie się rzucał w oczy? To nie bałagan, to praktyczne rzeczy. Prawda? No w sensie są potrzebne. Ojej, Błażej, jak widzicie, chory. Te rzeczy tam są potrzebne. Tam leżą klucze do samochodu i generalnie takie, wiecie, rzeczy, które fajnie jest mieć na wierzchu przy wyjściu, żebyście ich nie szukali. Ale właśnie zastanawiałam się, czy taka miska nie będzie lepsza. Zastanowię się. Jeszcze zaraz przetestujemy, jak to wygląda. I albo ją zostawię tak po prostu, bo ona ogólnie nie była droga. Kosztowała 15 zł. I będę miała taką ładniejszą miseczkę na jakieś, wiecie, nie wiem, ciasteczka, czy inne tego typu rzeczy. Czy może to oddam? Przemyślimy. I dobra, jeżeli chodzi o Pepco, to tutaj mam rzeczy, które będę musiała zwrócić. Słuchajcie, kupiłam sobie 4 poszewki takie beżowe, stricte, i 2 takie jesieniarskie. One obok siebie wyglądają spoko, więc myślę, że mogłyby leżeć jedna koło drugiej. Ale okazuje się, słuchajcie, że ten beż to jest za ciepły beż w porównaniu do kanapy i nawet kocyk, który mamy, który jest beżowy, jest takim chłodnawym odcieniem beżu, bo widzicie, ta kanapa jest taka, ona ma taki melanżyk. Ona jest taka beżowo-szara. No i to jest zły kolor dla niej, więc wszystkie te poszewki będę musiała jechać oddać, dlatego się zastanowię, czy nie zwrócę też tej miski. Zobaczymy. Tu mam rzeczy, słuchajcie, z Sinsaya. Chciałam wprowadzić trochę jesieni, a później może trochę Halloweenu do domu. Więc mam rzeczy takie typowo halloweenowe. Jest duszek, jest kominek, dynka. Tu jest taka fajna świeczka dynia. Znaczy to nie będzie tak leżało, tylko tak wam chciałam pokazać, że mam taką dynkę i takiego duszka. A to jest, słuchajcie, świecznik na świece. Tylko w Action, jak byłam, to były tylko takie długie świece, a te takie krótkie były tylko w wersji kolorowej i tak mi coś tam nie pasowało, więc wzięłam te długie, no nie wiem, może jeszcze krótkie gdzieś ewentualnie dokupię. To jest halloweenowe, a tak typowo jesieniarsko mam żołędzia ze złotym końcówkiem. Mam taką ładną solniczkę i pieprzniczkę, która jest dynią. To jest kolejna świeczuszka. To bym chciała właśnie, żeby stało na tej tacy tutaj, na takiej instalacji. No, nie mam jeszcze wszystkich rzeczy, więc nie jestem w stanie wam pokazać, o co mi chodzi, ale to chciałabym, żeby taką ładną kompozycję stworzyć, która będzie stała właśnie w tym miejscu. Będzie taka taca, gdzie będzie świeczka, gdzie będą ładne gadżety, ale wiecie, jak ktoś przyjedzie, to żebym nie musiała tego wszystkiego ręcznie odstawiać, tylko podnoszę tacę i to przenoszę, no nie? Więc tak, o, kupiłam sobie też 2 dynki złote, dużą i małą. Mam też zwykłą słoniczkę i pieprzniczkę, taką całoroczną, żeby stały. No tutaj z Actiona mam właśnie te świece i wzięłam też takie świeczniki, bo wydawało mi się, że kolor będzie nam pasował, ale zastanawiam się, czy nie jest za chłodny, więc jeszcze pomyślę o tym. A była, jak w Siseju robiłam zakupy, o te właśnie takie, wiecie,
około dekoracyjne, to przy okazji kupiłam sobie skarpetki jesieniarskie, takie długie. Bardzo ładne były. I kupiłam sobie też kurtkę. Kurtka na pewno ze mną zostaje. To jest taka, słuchajcie, puchóweczka, znaczy puchóweczka. To nie jest puchówka. Chodzi mi o to, że ona jest taka, o, pikowana jest ta kurtka. O. Jest krótka, pikowana. Wydaje mi się, że będzie wygodna do samochodu, bo ta, którą mam obecnie, już bardzo działa mi na nerwy. No i to tyle z zakupów. No, część, jak widzicie, pójdzie do zwrotu. A teraz przetestujmy to, czy ta miska będzie tam pasowała nam w tym naszym ładnym rogu. Nie siada, słuchajcie, tutaj ta miseczka. Ogólnie jest za mała. Na tą konsolkę potrzebne jest coś większego. No i jest wypchana tak, że aż z niej wystaje, więc wracamy do poprzedniej opcji. I jeszcze wam tak tylko rzucę, że z takich rzeczy, które warto dodać, to jak kupowałam te ładne rzeczy w Pepco, to one zostały zapakowane, owinięte w papier, żeby się nie poobtłukiwały. A w Action i w Sinseju takich rzeczy nie uraczycie, więc trzeba potem to bardzo ostrożnie nieść do domu, żeby tego nie obtłuc, zwłaszcza jeżeli w torbie, wiecie, macie sporo takich rzeczy. Także tak, muszę się zastanowić, co z tą miseczką, czy ją sobie zostawić i po prostu mieć taką ładniejszą, nie wiem na co, czy oddać, bo te poszewki na pewno idą do zwrotu. No i kubek z Actiona jeden pójdzie do wymiany. Mam nadzieję, że będzie jeszcze z takim samym motywem, ale widziałam, że najbardziej rozeszły się te kubeczki z samochodzikiem. No nie dziwię się, bo są cute na maksa. Much, much, much later. Dzień dobry się z Państwem. Jest szaro, buro i ponuro. Więc tak. Kolejny raz dogrywamy zakończenie, bo mieliśmy materiał, a nie było takiego końca, żeby się z Wami pożegnać, więc taki krótki update. Kubki z Pepco. Te takie fajne złote, te duże i te małe. Myjemy już w zmywarce, mamy na to wywalone i na razie się nic z tym nie dzieje, więc jest spoko. To taki update dla Was. A tymczasem cóż, dziękuję Wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby nam zostawić łapki w górę, możecie zostawić komentarz. Dajcie nam znać, jakie Wy macie świąteczne odkrycia. Możecie zasubskrybować ten kanał, kliknąć dzwoneczek. I co? Pa, pa, widzimy się w następnym filmie.